I drodzy Państwo, 17 minut, a nawet 18 minut po godzinie 7, to już teraz łączymy się z naszym dziennikarzem, który jest po drugiej stronie, Łukasz Jankowski. Witam. Dzień dobry Państwu, cześć, dzień dobry Pani redaktor. No to teraz oddajemy Ci głos. Rozumiem, że jest to prasówka, przegląd najważniejszych wydarzeń z ubiegłej, już nie nocy, ale tak naprawdę z całego ubiegłego weekendu. A ubiegły weekend poza tym politycznym nie obfitował w wydarzenia przełomowe, w zasadzie był kontynuacją tygodnia. Cały czas trwa ofensywa już nie tylko polskiego rządu, ale także prezydenta, czyli szerzej obozu władzy, ofensywa dyplomatyczna, która ma wybudować koalicję dookoła Polski, ale także dookoła kryzysu. Ma pokazać, że Zachód czy Europa Zachodnia, Unia Europejska są jednomyślne i twarde wobec ataku hybrydowego, z jakim spotyka się Polska, Łotwa, Litwa ze strony Białorusi, ale także ze strony Rosji, bo wszystko to wskazuje, że Władimir Putin także jest w pewien sposób przynajmniej zaangażowany w kryzys na granicy polsko-białoruskiej. Jakub Kukumoch, szef prezydenckiego biura polityki międzynarodowej, podkreślił, że to jest moment, kiedy poznaje się prawdziwych przyjaciół. To komentarz do spotkania prezydenta Andrzeja Dudy z głowami państw Grupy Wyszehradzkiej, ale cały poprzedni tydzień ubiegł pod znakiem spotkań premiera, który był w kilku krajach europejskich i Unii Europejskiej, ale także spotkał się z premierem Wielkiej Brytanii. To wszystko jest pokłosie i wszystko wskazuje, że nie tylko buduje się koalicję, że nie tylko jedynym tematem jest twarda koalicja i twarda reakcja wobec działań Aleksandra Łukaszenki, ale coraz częściej i głośniej mówi się o sytuacji na Ukrainie, na granicy ukraińsko-rosyjskiej, że tam narasta konflikt, który może być znacznie istotniejszy i może przybrać znacznie bardziej tragiczny przebieg i tragiczne konsekwencje niż to tylko widzieliśmy na granicy polsko-białoruskiej. Z polityki wewnętrznej istotnym procesem jest proces polityczny w zasadzie, ale także medialny. Wiceministra sportu Łukasza Mejzy w zeszłym tygodniu pojawiły się pierwsze publikacje dziennikarskie na portalu Wirtualna Polska, które oskarżały, że obecny wiceminister sportu, osoba, która dostała się do Sejmu z list PSL-u, ale potem Łukasz Mejza szybko zaczął orbitować dookoła układu rządzącego, dookoła Prawa i Sprawiedliwości i Partii Republikanie, że był bardzo takim nieoczywistym biznesmenem, że prowadził interesy na pograniczu i zasad etycznych, a może nawet je bardzo wyraźnie łamiąc i być może również gdzieś na granicy zapisów prawa, chociaż oficjalnie żadnych zarzutów jak na razie się nie stawia, ale sprawa pana ministra Mejzy, od którego być może nie tyle zależy koalicja rządząca, ile no, jest to jeden głos mniej, a ta koalicja tych głosów może liczyć na 223-222 głosy, więc to jest głos istotny. No i teraz pytanie, jak bardzo zależy kierownictwu Prawa i Sprawiedliwości na tym jednym głosie, bo coraz więcej posłów Prawa i Sprawiedliwości zaczyna mówić, że w zasadzie no nie wyobraża sobie możliwości, aby pan Łukasz Mejza został w rządzie, aby cały czas zasiadał jako wiceminister. Tak się wypowiedział chociażby Sylwester Tułajew, to osoba bardzo blisko związana z byłą premier Beatą Szydło, ale także Kacper Płażyński, jak się czyta doniesienie, rozmawia nieoficjalnie z politykami Prawa i Sprawiedliwości, to widać, że jest pewne, szczególnie wśród osób, które nie zasiadają w rządzie, pewne rozgoryczenie, że wiele uczciwych osób bardzo ciężko pracuje na rzecz obecnej koalicji rządzącej, a teki wiceministerialne dostają osoby po pierwsze zupełnie niezwiązane do tej pory z obozem władzy, a do tego jeszcze o bardzo, bardzo szemranej reputacji. To wszystko powoduje pewien ferment i narastanie pewnego niepokoju
w partii rządzącej, tak samo jak kwestia sondaży. Jest pytanie, na ile tarcza antyinflacyjna, bo to też był ten element, który się rozgrywa, na ile ona uspokoi nastroje, ale patrząc na sondaże ostatniego tygodnia, który za nami, no to partia władzy, mimo konfliktu na granicy, który powinien jej teoretycznie sprzyjać, traci poparcie. To wszystko wywołuje pewien niepokój i pewne takie zastanowienie, to nie jest punkt przełomowy dla obecnego obozu władzy, czy nie jest tak, że jeżeli nie uda się teraz tego spadku zahamować, czy nie uda się znaleźć jakiejś nowej narracji, czy nowej opowieści dla wyborców, nowych tematów, nowych sukcesów, to czy nie będzie to już równia pochyła, nie będzie to już taki punkt przełomowy, który zadecyduje o tym, czy Prawo i Sprawiedliwość ma jeszcze szansę, ma jeszcze możliwości, aby realnie marzyć o kolejnej kadencji, czy one właśnie się rozwiewają, więc nad tym wszystkim się głowią w zasadzie politycy partii rządzącej. Opozycja w pewnym uśpieniu, chociaż Donald Tusk się przebudził, wystąpił na jednym z paneli, ale mówił o przyszłości Europy i w zasadzie nie było to wystąpienie dotyczące sytuacji wewnętrznej Polski, poza odgrzewaniem oczywiście hasła polexitu, przez odgrzewanie tej groźby, że polski rząd może wyprowadzić Unię, czy Polskę z Unii Europejskiej. No i to wszystko oczywiście w kontekście tego, że cały czas nie udało się rządowi Prawa i Sprawiedliwości utrzymać, czy otrzymać pieniędzy z europejskich funduszu. Cały czas nie udało się uruchomić Krajowego Planu Odbudowy, to jest zblokowany, więc tutaj też jest to sprawa, która staje przed koalicją rządzącą, bo wiele osób, na przykład stawia tezę wielu ekonomistów, że słabość złotego między innymi wynika z tego, że niepewny jest los środków europejskich, które miały do Polski napłynąć, a te środki płyną w walucie euro. Taki zastrzyk na pewno by podbudował złotego, a tutaj cały czas nie ma decyzji. No i tak ten weekend pełen pytań, pełen niepewności. Zobaczymy, czy zbliżający się tydzień przyniesie chociaż odpowiedź na którejś z nich, ale nic na to nie wskazuje. Ale na pewno będziemy, słuchaczy Radia Wnet, o tym wszystkim informować. Bardzo serdecznie dziękuję. Ten komentarz, można powiedzieć, już jak co każdy poniedziałkowy poranek przygotował dla Państwa Łukasz Jankowski, który powróci jeszcze w dzisiejszym poranku Wnet. Wywiad główny, godzina 8:10. Gościem Łukasza Jankowskiego będzie doradca prezydenta Andrzeja Dudy, profesor Andrzej Zybertowicz. Na pewno, jeżeli mają Państwo chwilę takiego czasu o poniedziałkowym poranku, to warto wtedy być i warto słuchać Radia Wnet. Jeszcze raz dziękuję. Dziękuję bardzo.